A, no jesteście, bo tak czekam na was. Myślałem, że was już dzisiaj nie będzie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek, twój jednośladnik, zanim zepsujesz, moi drodzy. Co my dzisiaj będziemy robili? Bardzo fajną, ciekawą rzecz. Ten silnik, już zdradzę, był już kiedyś na stole. Zatem przechodzimy do meritum. Jak widzicie, dzisiaj na podnośniku Derby Senda ze standardowym silnikiem D50.0B. Dobrze mówię, jakoś tak. Dobra, to sprostujemy potem, bo trudno mi zapamiętać wszystkie symbole silników. Trochę się tego robi. Co tutaj jest? Właściciel tego motoroweru, bo to jest motorower, tego pojazdu, kupił to, wymienił cylinder na 70 z WM-a, pojeździł trochę i stanęło mu to, gdzieś tam coś się podziało, także no, że stanęło, jest koniec. A teraz jest taki dziwny, myk, że jakby kompresja była, ale tłok się gdzieś blokuje. O, o, blokuje się tłok i silnik praktycznie jest niejezdny. Gdzieś tam jakiś płyn wyleciał, coś się tam, jakieś dziwne historie podziały, więc ustaliłem już z klientem co i jak, więc będziemy naprawiali ten silnik. Postaram się pokazać pokrótku, jak to będzie wszystko wyglądało, co tam się dzieje, sprawdzimy to osobiście, więc zabieram się do pracy, moi drodzy. Muszę wyciągnąć cały silnik, spuścić płyn chłodniczy, rozkręcić to, zdemontować i będziemy otwierali. Tak, mamy przygotowany silnik do wyciągnięcia, to znaczy jeszcze muszę odkręcić raz, dwa, trzy śruby. Dwie tutaj na dole, jedną na dole, jedną z przodu silnika, a trzecią śrubą jest śruba główna, oś wahacza. Główna oś wahacza, ponieważ mocowanie tego silnika przechodzi przez wahacz i wahacz jest skręcany z tym silnikiem, więc taka dosyć stabilna konstrukcja, więc muszę to odkręcić, wysunąć do pewnego momentu tą oś, żeby ten wahacz nam po prostu się nie rozleciał, prawda? Także biorę się do roboty. Wyobraźcie sobie, że śruba, nakrętka wahacza jest tak już zniszczona, wyjechany jest gwint, zniszczony, zerwany gwint, że nie da się jej wykręcić. I tu jest teraz problem, co ja mam zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, także... Próbuję coś wymyśleć. Powiem wam, że jest cholerny problem z tą osią. Jeszcze zauważyłem, że tam nawet nie ma tulei dystansującej, która ma ten silnik trzymać. Praktycznie ten wahacz jest niedokręcony, on jest luźny, bo te nakrętki mają zerwane gwinty. Próbowałem już tutaj sobie podważyć silnik i zablokować tą oś, żeby tą nakrętkę wykręcić, ale ta się cały czas obraca. Powiem wam, nie mam pomysłu. Nie wiem, co wykombinować. Muszę zebrać myśli. Powiem tak, udało się po 40 minutach kombinacji i kombinowania w ogóle, co z tym zrobić. Postanowiłem pójść na żywioł, moi kochani, i podważyłem ten silnik tutaj z całej siły, jak mogłem, do góry. Mówię, najwyżej pęknie karter, pójdę po kosztach, wymienię karter na nowy. Trudno, ale udało mi się to tak zablokować, że ta oś się zablokowała, podnieść, po prostu ten silnik skrzywić, żeby zablokowało tą oś i udało się tę nakrętkę wykręcić. Ta nakrętka jest ok, ale nakrętka z tamtej strony w ogóle nie trzyma, więc będę musiał to zdemontować wszystko, zobaczymy, jak to będzie później, ale to już w dalszym, że tak powiem, toku tej pracy. Teraz wyjmę tą oś i wyciągniemy sobie silnik, zobaczymy, co się w nim dzieje. Całe szczęście, że, udało się to po prostu jako tako odkręcić. Lecimy dalej. Wbrew pozorom wyjęcie tego silnika nie jest takie proste, naprawdę. Uwierzcie mi. Musiałem sobie pomóc młotkiem, żeby ściągnąć ten starter. Nie bójcie się używać młotka, ale używajcie go z głową, bo to jest dobre narzędzie, ale trzeba umieć go używać, jak wiecie. Nie jest
sztuką naparzanie młotkiem w coś bez sensu i z całej siły, bo czasami wystarczy lekkie puknięcie i wszystko działa jak należy. Nie wiem, czy ta kamera dobrze tam widzi. Ok, lecimy dalej. Jest, mamy go. Mamy go na stole. Ja przejdę teraz na drugi podnośnik z tym silnikiem i otworzymy go sobie. Zobaczymy, co w środku w tym silniku siedzi. Czy coś może było zrobione nie tak, niezgodnie ze sztuką i tak dalej. Zmachałem się przy targaniu takiego małego silniczka. Wam powiem, masakra totalna. To jest nie do pomyślenia. Dobra, wracam za chwilę. Zawsze zaczynam od zdjęcia głowicy, bo jak widzicie, tutaj się coś... O! W pewnym momencie blokuje. Klient powiedział, że tam jest zamontowany niby Malossi tłok. Wróć! Wał korbowy Malossi. No ale nie znamy historii tego, że więc musimy to rozebrać, bo jak widzę, że tu są wycieki oleju z uszczelniaczy, więc one są do wymiany i podejrzewam, że łożyska też będą wypracowane. Zrobimy profilaktycznie takie coś, bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ja wymienię cylinder, wyreguluję silnik, gaźnik, wszystko będzie ok, a okaże się za chwilę, że no sorry, motor nie chce jechać, coś zaczyna nam się z silnika. Więc profilaktycznie trzeba taki silnik rozebrać, poskładać na nowych uszczelkach. No i wtedy to ma jakikolwiek sens, moi drodzy, bo czy mój mikrofon jest ok, słychać mnie raz, dwa raz, próba jest. Więc trzeba to na nowych uszczelkach wszystko poskładać, żebyśmy mieli pewność stuprocentową, że to na pewno jest sprawne. Dobra, ściągamy głowicę. Szczelka jakaś jest. O, to strasznie brudno w tej głowicy, zobaczcie. Nie powinno to tak wyglądać. Nie wiem czemu. Dobra, zdejmujemy drugą głowicę. Widzicie, to jest tak druga mała głowica, która jest z komory spalania. Tak jak myślałem, moi drodzy. Jest głowica założona z 50-tki. Zobaczcie. Zobaczcie na tłok. I teraz obawiam się, zobaczcie, odbiło się nawet tutaj ta głowica na tym tłoku. I obawiam się, moi drodzy, czy nie doszło przypadkiem do uszkodzenia łożyska igiełkowego na stopie korbowodu i tutaj na stworzniu, ponieważ ja widzę, że to chyba jeździło, bo to się tak nie odbiło po kilku kopnięciach. Zobaczymy zaraz, dobra. Rozbieramy dalej. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że ten korbowód jest lekko skrzywiony, ale wszystko sprawdzimy, jak już będę miał ten wał wyjęty. Także lecę dalej, zdejmuję magneto, cewki, sprzęgło i to wszystko, żeby rozebrać go do gołej kości. Przypominam, że w większości lub w każdym silniku nawet są takie serwisowe punkty, w których możemy leciutko uderzyć młotkiem, żeby sobie podnieść tą pokrywę. Zobaczcie. Delikatnie i to schodzi. No, oczywiście jak będzie na silikonie tak srogo położone, no to będzie problem z odklejeniem, ale jest ok. Dozownik odłączony widzę. O, i czekamy, aż ten olej nam wyleci do tej kadzi, nie wiem jak to nazwać, do pojemnika. Ok, zlało się to wszystko w jasny gwint. Oczywiście mój błąd, zaraz wam pokażę, czego nie zrobiłem, wylewając olej. Jak się zdarza każdemu, wiadomo. Chciałem szybko wam wszystko pokazać, a w pokrywie od sprzęgła jest druga śruba spustowa tutaj, z której powinienem spuścić olej, no, bo ten olej nie sięga, tak on się nie przeleje. Dobra, jest ok. Tak to sobie zrobimy. Tu to sobie wstawimy. I co, lecimy dalej z tym, moi drodzy. Dobra,
Do zdemontowania teraz mamy sprzęgło. Muszę tak. O, teraz jest ustawione tak, że nie będzie na to tańczyło. Do zdemontowania sprzęgło mamy do odkręcenia 5 śrub, które nie zawsze się łatwo odkręcają. Pamiętajcie, czasem są z nimi kolokwialnie mówiąc jaja. Tak, mamy to odkręcone. Teraz to zdejmiemy. Sprawdzimy, czy wszystkie części po kolei są dobrze zamontowane. Się to zasnęło? Jak to powiedzieć? Ok. Delikatnie. O tak. Możemy sobie podważyć, żeby się odkleiło. Tu jeszcze coś trzyma. Ok, jest. Dobra. Dajemy to tutaj. Wszystko będzie mi tak myli. Ok. Nakrętka zabezpieczona prawidłowo. Tarcze zamontowane. Tarcze były wymieniane, bo mam z informacji od klienta uzyskałem to, że wiemy, że tarcze są nowe, więc nie będziemy ich wymieniali. Dobra, odbezpieczamy to. Kręcimy dalej. Ok, wybitnie mocno to nie było dokręcone. Dobra, ściągamy pierw to. Między tym a koszem, tym koszem wewnętrznym, a zewnętrznym powinna być podkładka. Jest. Bardzo dobrze. Taka podkładka. Ok, więc zdejmujemy resztę. Ja to tak włożę o do tego sobie. Żeby nam się nie rozsypało. Tulejka kosza jest. Kolejna podkładka jest tutaj. Muszę ją wyjąć przy pomocy. Śrubokrętu. Ok. Jeśli robicie takie rzeczy, pamiętajcie, nie zapomnijcie nigdy o zamontowaniu tych wszystkich podkładek. To jest bardzo ważne. Dźwignia zmiany biegów, wybieraka. Jest. Podkładka pod nią jest, dobrze. Więc silnik zrobiony jest, że tak powiem, ze starannością. Teraz odkręcimy sobie tę zębatkę. Coś z tą zębatką jest nie tak, powiem wam, bo ona powinna zejść tutaj. A widzę, że tutaj jakiś problem jest. Dobra, zajmiemy się nią potem. Moi drodzy, kurczę, włosy aż mi dęba stanęły. Słuchajcie, pokażę wam coś, czego nie powinniście nigdy robić, bo to nie ma sensu naprawdę, nawet jeśli zakładacie gdzieś 70. Wiem, reklama tworzy wokół wszystkiego bardzo fajny obraz, że to tak będzie pięknie pracowało, że to wam dodaje mocy, że to wam wszystko tam robi. Szmery i bajery, EGR-y. A to i tak gówno, prawda, za przeproszenie. Przepraszam za kolokwializm, moi drodzy. Ja rzadko się tak wyrażam na kanale, ale taka jest prawda. Słuchajcie, ktoś założył gaźnik 21 mm, zobaczcie. Musimy przyznać, że to już jest tuning silnika, prawda? Tym samym zwiększamy, że tak powiem, pojemność. Wkładamy wał sportowy. To już jest tuning, moi drodzy. Ale po co? Po co wkładać gaźnik 21 mm zamiast 17,5, który jest oryginalny, do tak małego krucica sącego? Zobaczcie, tutaj nawet mój mały palec nie wchodzi. Wchodzi, ale tak wiecie, to zaraz zmierzę dokładnie. Słuchajcie, mierzymy. Wewnętrzna średnica najmniejsza tego łącznika gumowego to jest
to nie mogę głębiej wejść, ale jak mierzę tak. 14 mm. 14 mm. A gaźnik ma ile? Mierzymy go zawsze z tej strony na wylocie. A gaźnik ma 21, bo 27,2, 21 mm, słuchajcie. Więc jaki jest sens montowania takiego gaźnika do tak małego króćca sącego? Co się będzie działo, moi drodzy? No po pierwsze będzie problem z rozruchem tego silnika. Po drugie, przepływ powietrza jest za mały do tego gaźnika. On musi być idealnie taki sam, jak tutaj jest w tym króćcu. Ja nawet nie jestem w stanie, żeby... Poczekajcie, ja to rozkręcę, zobaczymy, co się da zrobić. Jestem z powrotem. Zobaczmy. Dobra. 18,5 mm, nie bądźmy tacy, dobra. Ale ta guma ma 14 mm, więc to jest bez sensu. Nie wiem, czy tu jest na tyle miejsca, żebym ja mógł spróbować to na to karce przetoczyć, żeby zwiększyć ten otwór, bo to wtedy będzie miało sens, słuchajcie, bo jeśli my mamy takie zwężenie na dolocie przed gaźnikiem, to jest bez sensu, kompletnie bez sensu, bo ciąg powietrza, który powinien od początku gaźnika do końca przechodzić po tych ściankach, które są, to on robi taki tunel potem i wszystkie dysze nie działają tak, jak powinny. Wielu z Was powie mi, że to jest głupota to, co teraz mówię, ale to jest prawda, naprawdę. Tym bardziej, że to jest chiński gaźnik, który nie zawsze do końca dobrze pracuje. Uwierzcie mi, miałem ostatnio Gilerę, taką DNA, która była z takim gaźnikiem, silnik nie odpalał, już pomijam to, że ten silnik to był totalny złom. Zrobiliśmy po prostu z niego silnik i lata ten motor, podejrzewam, jakieś dobre 9 dych na godzinę. Więc nie ma sensu ładowania takich rzeczy do niekompletnie stuningowanego gaźnika. Musicie też pamiętać, że trzeba od razu kupić powiększony dolot powietrza. Wtedy to ma sens. Jeszcze lepiej. Zobaczcie. Ktoś tu zastosował taki stożkowy filtr powietrza, którego ja nie jestem zwolennikiem. Wiecie o tym doskonale. Dla mnie to jest pomyłka totalna, więc no, mija to się z celem. Tutaj trzeba taką dyszę zapiąć, że głowa boli. Ja zobaczę, jaka tutaj jest dysza później, żeby wiedzieć, co tutaj zrobić. Postaram się to zrobić na tym gaźniku i wyregulować, żeby to działało na tym gaźniku, ale może być ciężko, może być ciężko. Do takiego filtra z wydechem sportowym, który tam jest zamontowany, w 70 podejrzewam, że tam będzie chyba potrzebna dysza 120. To jest taka duża dysza, że ten motor będzie palił około 10-11, no jak nie 12 litrów na 100 km. Także gdzie tu opłacalność w tych czasach? Chyba nigdzie. No chyba, że ktoś sobie tak chce pojeździć po jakimś lesie, gdzie też nie można. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy zawór membranowy, który, no, widać jest sprawny, dobrze działa, więc z jego zostawimy. Uszczelka zaworu membranowego zdejmujemy. No i teraz musimy ten silnik otworzyć na pół. Bierzemy się za robotę. Powiem tak, właściciel tego silnika powiedział mi, że tutaj są gdzieś pozrywane gwinty w harterach. Ja się nie dziwię, skoro to jest tak mocno dokręcone. To jest takie, z tym dokręceniem jest takie, taka przeginka, że głowa boli, naprawdę, masakra jest, powiem Wam. O Jezus. W taki to oto sposób otworzyliśmy ten silnik. Teraz możemy zajrzeć do środka i zobaczyć, co tutaj się działo. Zobaczmy. Jakieś ślady brudu, rdzy czy czegoś tamkolwiek się tutaj znalazły. Nie wiem, co to jest. No oczywiście trzeba będzie to wszystko wyczyścić.
O, widzę, że tutaj nasi byli, na Hydriksie wszystko szło. Tutaj jakieś kawałki czegoś. Bardzo ciasno to wszystko trzymało. Ale to lepiej ciasno niż za luźno, nie? Dobra. Co, lecimy dalej z tym tematem. Silnik mamy rozebrany, jak widać. Powiem wam tak. Troszkę dziwi mnie i martwi mnie w takim silniku, który już pracował jakiś czas, że te łożyska mają tu takie przebarwienia jakby rdza. Nie powinno to mieć miejsca, jeśli chodzi o taki silnik, który, wiecie, był zrobiony, jeździł, jakby tutaj woda była wcześniej. Łożysko też mi wygląda na takie, jakby tutaj było łożysko bez luzu zamontowane. Zresztą wszystko zweryfikujemy, jak ja te łożyska zdemontuję. Będziemy wszystko po prostu wiedzieli. Dobrze. Demontuję łożyska. Zaraz wracam. Jak widzieliście, łożysko zdemontowałem. Zobaczcie, co ja tu widzę. Czy to widzicie to, co ja? Ktoś założył uszczelniacz. Dobra. Nie wiem, kto ma taki pomysł. Zobaczcie, tu jest w tą stronę. Ja podejrzewam, ktoś się sugerował fabrycznym uszczelniaczem, który ma dwie wargi, z tej i z tej strony. A zobaczcie tutaj. Zwykły uszczelniacz, to nie jest złe, tylko powiem wam tak, ten uszczelniacz jest założony nie w tę stronę, nie w tę stronę. Dlaczego? Już tłumaczę. Musiałbym mieć teraz uszczelniacz inaczej. Na innym przykładzie to pokażę. A teraz pokazuję i tłumaczę, o co chodzi z tym uszczelniaczem, moi drodzy. Ten uszczelniacz był zamontowany no patrzcie, jaka niezdara. W ten sposób, to znaczy sprężynką i gumką do tyłu od wału. Zresztą on tu tak trzyma jak wcale, ale dobra. No i powiem wam, może ten wał jest tak zbudowany, dobra. I teraz tak, jak wiecie, silnik dwusuwowy pracuje górą i dołem. Tutaj na dole, w morze korbowej, też jest ciśnienie. Kiedy tłok wędruje na dół, wytwarza ciśnienie pod tłokiem i po to mamy wał sportowy, taki wypełniony w całości, widzicie, wagi są pełne, po to, żeby zmniejszyć objętość tej komory korbowej, żeby ciśnienie było większe pod tłokiem, a tylko po to, żeby mieszanka szybciej i bardziej sprawnie przedostawała się do góry. To nam naprawdę dużo robi, bo gdybyście taki wał założyli do zwykłej 50, już poczulibyście różnicę na reakcję manetki. Naprawdę to dużo daje. I teraz tak, jeśli mamy przy takim potuningowanym silniku zmniejszoną komorę korbową i mamy większą pojemność, automatycznie mamy więcej powietrza w tym silniku, więc zwiększa się ciśnienie, tak? I teraz ten uszczelniacz, jeśli zamontujemy odwrotnie, ciśnienie napiera z tej strony. Oczywiście tu też jest warga, ale tutaj na tej wardze nie ma, moi drodzy, sprężynki, to jest możliwość, że ciśnienie będzie się tędy wydostawało w drugą stronę. Ja wiem, dlaczego ktoś to założył tak, bo myślał, żeby ten olej przypadkiem nie wpadał do komory korbowej. Ale olej tam nie wpadnie, bo tam nie ma ciśnienia, pamiętajcie. On zawsze to będzie uszczelniał, ten silnik. Zresztą nie ma nic szczelnego na 1000% w motoryzacji. Sami o tym wiecie. Ci, którzy pracują w motoryzacji i naprawiają takie rzeczy, wiedzą to doskonale. I teraz, jeśli taki tłok z taką zmniejszoną komorą korbową werduje na dół i pcha tą mieszankę nad tłok, jest ciśnienie i jest możliwość, że to ciśnienie będzie tędy uciekało w stronę skrzyni, że tak powiem, skrzyni biegów, tam, gdzie jest zębatka na sprzęgle. Więc jeśli byśmy dali tak, to ciśnienie będzie napierało z tej strony na uszczelniacz i jeszcze go dociśnie do ścianki i bardziej go zaciska, jest większa szczelność, prawda? Także z tamtej strony karteru, zaraz wam to pokażę, ktoś zamontował dobry uszczelniacz, bo dwuwargowy, i on ma sprężynę z tej strony. O, on ma z tej strony sprężynkę. Widać to? Nie widać. Ma sprężynę z tej strony i tak samo z tej strony ma sprężynę. O, dwuwargowy uszczelniacz jest założony, dwusprężynowy, więc tutaj jest ok. Ten uszczelniacz można byłoby założyć z tamtej strony. To są identyczne uszczelniacze,
albo dwa takie same. Więc powiem Wam tak, najlepiej gdyby ten uszczelniacz był tymi sprężynami w stronę łożyska i wału do skrzyni korbowej, wtedy mamy 100% szczelność, znaczy hipotetycznie, prawda? Więc będziemy na pewno mieli lepszą szczelność i ta mieszanka nie będzie wypychana, bo ten uszczelniacz się otwiera, a jak z tej strony będziemy ciśnienie napierali, będzie się dociskał, zamykał dodatkowo i będzie zwiększał nam, że tak powiem, skuteczność tego uszczelnienia. Teraz zobaczymy, jak wygląda sprawa tego łożyska, który tam jest. Ja muszę to łożysko tylko wytrzeć. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczę, ale już widzę, że nie bardzo zobaczę, bo to łożysko nie ma oznaczeń. Ma oznaczenia, przepraszam. Ktoś namontował łożysko SKF. Nie lubię tych łożysk. W koszyku polamidowym. Polamid to jest taki bardzo mocny materiał i lekki. No ktoś chciał zrobić tuning, prawda? Ale jaki tu jest luz? 6204C3. Luz C3, więc prawidłowy luz. Ale taki niewyczuwalny, niewyczuwalny. Jego czasem się czuje więcej, jest ok. Ten wał może jest bardziej ciasny i trzeba pamiętać o tym, że tak ciasny wał rozciąga tą wewnętrzną bieżnię łożyska. Karter nam ściska to i ten luz się już się zmniejsza. Nie ma tego luzu C3, bo ten luz powinien być. Taki luz C3 powinien być po zamontowaniu w elementy. Więc ten wał jest bardzo tutaj ciasno zrobiony, bo widzieliście, z jaką siłą musiałem dokręcać ściągacz, żeby wypchać to łożysko, więc bardzo ciasno to tam się działo. Ja założę do tego wału łożyska z luzem C4, ponieważ ten czop wału jest bardzo szeroki, jest szerszy od standardowego, więc dlatego ta ciasnota. Więc tego luzu tu praktycznie nie ma i te łożyska mogą mieć tendencję do przycierania się w ogóle. One będą się obracały, ale mogą się przycierać. Dobra, koniec tego gadania. Ja teraz biorę wał do ręki z tym tłokiem, omówimy to sobie, co tutaj się podziało złego, a co dobrego. Tak, mam ten wał w ręku, zobaczcie, ja go zdemontuję, ten tłok wyjmę po prostu. Zobacz, tak to wyrywam, bo i tak to jest do wymiany, więc nic z tego nie będzie. Wyjmę ten stworzeń. Tak, moi drodzy, mamy to wyjęte. I zobaczcie, co tutaj się działo. Co wy tutaj widzicie? Ja wam ten tłok tak pokażę, żebyście mogli zaobserwować. Zobaczcie, z tej strony jest wytarty, bardzo fajnie. Ładnie, pięknie się docierał. Nawet się przycierał, bo tu już widać takie ślady przytarcia. Z tej strony co mamy? No tutaj też jakieś ryski są, jakby coś się z wydechu dostawało. Ale najważniejszą rzeczą, najgorszą, którą tutaj zauważyłem, jest to, te ciemne miejsca, moi drodzy, zobaczcie, z boków i tutaj z tyłu tłoka, coś nie tak z tym zestawem było, ponieważ te pierścienie w tym miejscu przepuszczały. Po prostu przez pierścienie się przedmuchiwały spalinę i dlatego to jest takie ciemne, bo to tylko w tym wypadku się dzieje. Ja podejrzewam, że ten silnik miał za wysoką temperaturę pracy. Coś tutaj było nie tak. Plus uderzanie tego tłoka o głowicę zrobiło coś takiego. No i porobiły się jaja i nieładnie, nie tak powinno być. Jeśli chcecie zastosować głowicę z 50, moi drodzy, do takiego silnika, czego nie stosuje się w ogóle, to musicie zdystansować cylinder z uszczelkami od dołu, podnieść go nieco, 2-3 uszczelki i wtedy nie będzie problemu, ale pamiętajcie, przy wyższym stopniu sprężania, przy większej kompresji będzie cierpiało łożysko na stworzniu, naprawdę będzie cierpiało i łożysko na stopie korbowo również. Przechodzimy do wału. Mam tutaj ten wał, który był zamontowany, to jest wał korbowy Malossi MHR. Powiem Wam, wał z wysokiej półki, można powiedzieć. Nie był tani, ale podejrzewam, że ten wał jest do wymiany, zobaczcie. Taki luz korbowodu jest dopuszczalny, on się może przesuwać, musi nawet, ale taki luz już świadczy o tym, że coś z tym łożyskiem działo się niedobrego. Jak to jeszcze sprawdzić inaczej, słuchajcie. Jeśli tam ten wał nam dzwoni, to oznacza, że coś z nim jest nie tak, jest tutaj luz. Ja wezmę mikromierz, taki przyrząd zegarowy, spróbujemy to
może sobie zmierzyć ten luz, czy ten luz naprawdę tu jest, a podejrzewam, że jest, bo czuję go tutaj. Sprawdzimy to sobie. Rozebrałem ten silnik i zostało mi teraz posprzątać ten cały bałagan, bo troszeczkę bałaganu przy takiej pracy jest, kochani. Olej się gdzieś wyleje, tutaj coś trzeba zetrzeć, posprzątać te części, poukładać, wszystko umyć. Oczywiście muszę umyć te części, albo te części to umyje mój pracownik, moi drodzy. Dam to jemu, niech on to umyje, bo czegoś musi być, tak? No, w końcu pracuję, płacę mu, więc musi coś zrobić. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. To chyba będzie dwuczęściowy odcinek, bo naprawdę to długo trwa. Nie chciałbym tu przeginać z czasem filmu, bo to też jest potem nużące. Jak będzie wszystko gotowe, przygotowane, przyjdą nowe części, zamówimy części, przyjdą części, będziemy składali z powrotem silnik z uruchomieniem, sprawdzimy sobie, jak wygląda sprawa gaźnika, jaka tam jest dysza, czy aby prawidłowa, bo to musimy sprawdzić niestety. To do części drugiej zapraszam, już niebawem. Jak widzicie, mój pracownik w strasznym ukropie się tutaj zwija, uwija, żeby ten silnik wyczyścić, żeby te wszystkie elementy były czyste, żeby były czyste, sorry. Także chwała mu za to, że on jest, bo naprawdę odciąża mnie maksymalnie, powiem wam, bo samemu naprawdę jest dużo pracy, a jednak kolejne dwie ręce do roboty się przydają, także widzicie, naprawdę robotę robi, nie? Robi robotę, uwija się. Chyba chce premię na święta dostać, powiem wam, ale numer. No myślę, że sobie zasłuży.